Sparkolacje. To musiał być bardzo. Nie tak się. Sparkolacje. Sparkolacje. Antygolenie. W ciszy i potwornym stresie, spocony i dziwnie uśmiechnięty, pracował biedny naukowiec Bogdan Butan nad swoim epokowym, jak myślał, wynalazkiem, maszyną do antygolenia. Urządzenie to miałoby rzucić nowe światło na łysiejące głowy wielu mężczyzn i przywrócić im radość z życia. Eksperymenty jednak nie przyniosły zachwycających rezultatów. Przestrzegniony naukowiec po prostu zapomniał podłączyć swój aparat do prądu. Doprowadzony do granic wytrzymałości psychicznej i lekko już starzejący się profesor Butan w obliczu kompromitacji zarzucił swe eksperymenty i poświęcił się karierze w banku, a pracownię swoją postanowił zaś wynajmować za gruby pieniądz. Pracownia naukowca po długim czasie znalazła swego amatora. Przygnębiony brakiem popytu na swe wyroby, producent nożyczek wynajął zaniedbane pomieszczenie, w którym planował otworzyć swe biuro. W czasie robienia porządków, łysy producent nożyczek odkrył zapomnianą przez wszystkich maszynę do antygolenia profesora Butana. Producent, myśląc, że jest to zepsuty odkurzacz, postanowił wyrzucić nieznane mu żelastwo na śmietnik, przedtem jednak udał się na zasłużony odpoczynek. Noc przyniosła brzemienne w skutki wydarzenia. Śpiąco lewitujący łysy producent stał się mimowolnie ofiarą eksperymentalnej maszyny profesora. Podłączone niechcący do prądu urządzenie zaczęło wciskać skomplikowane głosy w głowę nieświadomego łysielca. Ranek przyniósł szok, łzy i wściekłość. Łysy nigdy w życiu nie miał tylu włosów. Zaraz jednak wściekłość zmieniła się w olśnienie. Jestem uratowany. Pomyślał oszalały z radości producent nożyczek i puścił się w szalonym pędzie zapuszczać ludziom włosy, aby później odnieść wymierne, merkantylne korzyści w postaci wzrostu sprzedaży swych nożyczek. Producent począł popadać w zamok, czerpiąc przyjemność ściskania wszystkim wielkiej ilości włosów. Nawałnica uwłosienia przekraczała wyobrażalne rozmiary, paraliżując ruch w mieście i, co chyba najistotniejsze, generując wzrost popytu na nożyczki. Rozrastające się w szalonym tempie kłęby włosów zrodziły panikę. Rada miasta zareagowała jednak błyskawicznie natychmiast, przegłosowując projekt stworzenia mega sprawnego giganta fryzjera, który poradziłby sobie z tak kolosalnym zbiorowym zarostem, jak również z oszalałym do cna producentem nożyczek, który w chwilach wolnych od sprzedaży swego towaru dalej rozsiewał po mieście owłosienie. Starł się wtedy rycerz fryzjerczyk z barbarzyńskim narzytorękim włochalem na ubitym polu wśród domów wielkich licznej gawięci. I rozpoczęła się śmiertelna walka, niby taneczna, co impetem swym budowle pobliskie poruszać zaczęła. Niebiosa grzmieć zaczęły i siłą wielką pioruny na włochawca slali. Swymi rękami wymachując, obydwa przeciwniki wystraszyć się chciały. W końcu nerw jednym opuścił i stanął on zdjęty lęki. Fryzjerczyk okazję tę wykorzystał i nożycami łeb chytrze uciął. Padł bez ducha włochaty i sprawiedliwości stało się zadość. Nieuczciwy producent nożyczek stracił głowę, w której nigdy już nie zrodzi się podobnie zuchwały zamiar.